Piątek, 5 maja, dochodzi godzina 9:30. Startuję z parkingu Lipowa Ostra i jadę na Skrzyczne. Dalej na Malinowską Skałę i później w kierunku Klimczoka. Na razie początek jest asfaltowy. Później odbiję na drogi techniczne, którymi dojadę do niebieskiego szlaku pod Skrzycznem. Niecałe 5 km za mną. Podjazdy oscylują tutaj w granicach od 3 do 12-13%. A tam widać Malinowską Skałę. Tam właśnie jadę. Oczywiście najpierw muszę zdobyć Skrzyczne i później będę zjeżdżał do Malinowskiej Skały. 100 metrów temu skończył się asfalt. Robi się coraz stromiej, czyli szczyt coraz bliżej. Piękne widoki, pięknie po prawej stronie widać góry, tam widać Babią. Jestem aktualnie na wysokości 1003 metry, 237 metrów do Skrzycznego i niecałe 3 km. Zrobiło się stromiej. Poniżej 10% nachylenie nie schodzi. Aktualna wysokość 1068 metrów. 164 metry do Skrzycznego. I daleko w tle widoczne Tatry. Końcówka podjazdu zrobiła się stroma, a będzie jeszcze stromiej. Aktualnie 12%. Aktualna wysokość 1168 metrów. Po prawej Tatry, Pilsko, Babia Góra. Świetne widoki. 800 metrów do końca podjazdu i jak sądzę też do Skrzycznego. Pięknie tu jest. Pięknie. Jest tutaj pięknie, po prostu cudnie. No i prawie dotarłem na Skrzyczne. Godzina 11:30, schronisko na Skrzycznym już za moimi plecami. Jadę w kierunku Małego Skrzycznego. Minęły 2 godziny 5 minut, odkąd wystartowałem z Lipnicy. I w kierunku Malinowskiej Skały jadę. Trochę jest turystów. Myślę, że jak to by była sobota, byłoby jeszcze więcej. Cześć. I chyba trzeba szukać miejsca na popas.
Ale to jest bajecznie. Cześć. 13 km za mną, 707 metrów przewyższenia już pokonałem, jeszcze niecałe 1300. Cześć, dzięki. No i podjazd pod Malinowską przede mną. Pewnie w pewnej części też wypych. Zielony szlak pieszy. Malinowska skała. Dzień dobry. Dzień dobry. Zielonego szlaku odbijam w prawo. Wąski singielek na zboczu góry. Niebieski szlak, Powa Beskidzka Rąbana. Za około 150 metrów kolejny podjazd przede mną. Podjazd, na którym zrobię ponad 160 metrów przewyższenia. 18 km za mną i 750 metrów przewyższenia. Jest godzina 12:40. Dobrze mi się jechało, włączony miałem widok wzniesienia i przegapiłem odbicie na tę chwilę trochę trudniejszy fragment, stromo pod górę. Jest stromo, no ale jesteśmy w górach, więc musi być stromo. Widoki, które mi towarzyszą na podjeździe. Ciągle ten sam podjazd. Zostało jeszcze 18 metrów wzniosu i 360 metrów odległości. Końcówka stromego fragmentu. Później będzie trochę łatwiej. Trochę mnie ten podjazd wymęczył. W cyrku zrobię sobie dłuższą przerwę. Będę zaraz wjeżdżał hip-hopu.
to hip-hopa. Lecimy. Blisko. No i hip-hopa zjechana. Teraz trzeba szukać czegoś do picia. Skończyła mi się woda. Cześć. Opuszczam Enduro Trails. Po obiedzie jadę dalej. Skręciłem w ulicę widokową. No i czeka mnie gruby podjazd, 278 metrów na 2,5 km. Nie wiem, czym się chce to podjeżdżać. Zrobiło się bardzo ciepło. Zmieniam lekką koszulkę termoaktywną z długim rękawem na potówkę bardzo lekką, bo było mi za gorąco. Jeszcze 170 metrów tego podjazdu i 1800 metrów dystansu. Już trochę czuję w nogach, już tysiącek wszedł, ale jadę dalej. Jeszcze dzień długi, dopiero 14:30. Jeszcze nie tak dawno byłem na tamtym szczycie. Skrzyczne, małe skrzyczne. Drapuję się na szczyt Beskid. Nie wiem czemu, mogłem zaryzykować i pojechać drogą, która odbijała w lewo. Z map wynika, że dojechałbym nią do przełęczy Karkoszczonka. Tak mam zaplanowaną trasę, a na mapach tutaj ten szlak niebieski oznaczony jest jako szlak rowerowy. Średnio rowerowy moim zdaniem, chyba że na grube DH. Nie opłaca mi się już wracać. Zostało może ze 30 metrów
podejścia. Pierwszy taki wypych dzisiaj. Dalej trzymam się niebieskiego szlaku. Szczyt Beskid za moimi plecami. Jadę teraz do przełęczy Karkoszczonka i do chaty wuja Toma, do schroniska. Zjeżdżam do chaty wuja Toma. Kilka minut przerwy w chacie wuja Toma za mną i jadę dalej w stronę Klimczoka. 3,5 km, 340 metrów przewyższenia. Ciągle jadę drogą gruntową. Zielony szlak idzie powyżej. Później będę odbijał z tej drogi na szlak niebieski. Niebieskim szlakiem dojadę do zielonego. Odbiję na zielony i zielonym dojadę do schroniska pod Klimczokiem. Dojeżdżam do skrzyżowania niebieskiego z zielonym szlakiem i odbijam w prawo na szlak zielony. 5 dróg, 943 metry nad poziomem morza. Jeszcze 158 metrów podjazdu. Tam na skrzyżnym byłem około godziny 12. Tam też przejeżdżałem, tam wjeżdżałem na trasę hip-hopa. Chyba najgorsze na zielonym szlaku już za mną. Jeszcze ten fragmencik i powinno być ciut łagodniej. Droga ta zakręca raz w lewo, raz w prawo i ładne widoki mam albo po lewej, albo po prawej stronie. Kilka godzin temu jechałem tamtą granią od Skrzycznego do Malinowskiej. Chyba końcówka stromego podjazdu, końcówka powinna być lżej. Między drzewami widoczny Klimczok. No i schronisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Zjeżdżam w stronę Klimczoka. Cześć. Na Klimczok się nie będę wdrapywał, bo to jest bez sensu. 20, może 30 minut w plecy. A tak sobie pyknę czerwonym szlakiem z prawej strony i pojadę na Szyndzielnię. Klimczok zostawiam z lewej strony. No w lesie zrobiło się chłodno. Zjechałem na trailsa Gaciok. Nie wiem czego się spodziewać. Nie jechałem tu nigdy. Na pewno korzeni i błota. Ciągle Gaciok. No już widać Szyndzielnie. Schronisko. No i dojeżdżam do wieży widokowej i będę wbijał na rock'n'roll. Wieża na Szyndzielni za mną. Jadę teraz rock'n'rollą w kierunku Koziej Góry.
Lecimy tu. I znów Bielsko-Biała. Przede mną. Podjeżdżam teraz pod Kozią Górę i tam odbiję znów na trailsa. 45 km za mną, 23,5 km przede mną, 1500 metrów przewyższenia już pokonałem, zostało 320 metrów za 15:18. Cześć! Kozia Góra. 22 km do samochodu. Cześć. No i zjeżdżamy twisterem. Zmęczony już jestem, więc heble będę dociskał bardziej niż to potrzeba. Cześć. Cześć. Zjechałem już rock'n'rollą w dół. Jadę już do samochodu. 18 km i niecałe 300 metrów w górę. Zjechałem do Bystrej. Za 200 metrów skręcam w lewo. Climb Pro poinformowało mnie o przedostatnim podjeździe. Niecałe 2,5 km i niecałe 100 metrów przewyższenia. Słońce schowało się za górami i na zjeździe jest zimno. Termometr pokazuje 14 stopni. O, wpadam na czerwony szlak rowerowy. Chyba zaraz się ubiorę, bo rzeczywiście jest paskudnie zimno. Znowu skrzyczne przede mną. Krążę dzisiaj wokół niego cały dzień. Jak nie z prawej, to z lewej. Jak nie z tyłu, to z przodu. Taki widok towarzyszy mi na ostatnim podjeździe. 3 km przed samochodem. 1600 metrów na wprost Babia Góra. Cały dzień ze świetnymi widokami. I pod górkę. Jakże mogłoby być inaczej. 1200 metrów do samochodu.
Dobija godzina 25, 69 prawie kilometrów za mną, 1920 metrów przewyższenia. To byłoby na tyle.